dla naukowego konferencji, którego mam zaszczyt być przewodniczącym, w skład którego wchodzą wszyscy profesorowie. Przepraszam, czy bardzo zagłuszam? Proszę, tak, bo ja tutaj jestem, sam siebie zagłuszam tym mikrofonem. Wchodzą wszyscy profesorowie, którzy recenzowali, a więc kwalifikowali przyjęcie prac na konferencji do druku oraz w imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji, któremu przewodniczy pan profesor Tadeusz Piecu. Serdecznie witam wszystkich gości konferencji, wszystkie panie i panów, profesorów, adiunktów, asystentów, a także studentów, pracowników samorządowych i przedstawicieli przemysłu. Nie sposób przywitać wszystkich z imienia i nazwiska, chociażby nawet w grupie profesorów, tu widzę nawet dwa rzędy, czy nawet trzy rzędy profesorów tutaj jest obecnych, ale to zrobi kolega Tadeusz Piecuk tradycyjnie na jutrzejszej nocnej sesji integracyjnej. Ale niemniej jednak chciałbym serdecznie i gorąco powitać jego magnificencję rektora Politechniki Koszalińskiej, pana profesora Tadeusza Bogdala. Który niezmiennie już od 15 lat jest czynnym uczestnikiem naszej konferencji. Znaczy czynnym dlatego, że pisze referaty i publikacje zamieszczone w rocznikach ochrony środowiska. Pragnę powitać członków Polskiej Akademii Nauk, członka rzeczywistego profesora Jarosława Nikielewicza, z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, członka prezydium Polskiej Akademii Nauk, wicekuratora PAN, profesora Lucjana Pawłowskiego z Politechniki Lubelskiej. Serdecznie witam członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych profesora Czesława Przybyłę z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jeszcze raz gorąco witam wszystkich obecnych na sali profesorów, prorektorów, dziekanów, prodziekanów naszych uczelni, które prowadzą te wydziały na kierunku inżynierii i ochrony środowiska, także pokrewne. Kiedy w pierwszych dniach września 1985 roku otwierałem tą pierwszą konferencję, zorganizowaną wówczas w Ostrowie Morskim przez profesora Piecuka, wówczas jako dyrektora Instytutu Inżynierii Sanitarnej i Polityki Częstochowskiej, nie przypuszczałem, że ta konferencja będzie miała tak długą, ciekawą i pozytywną historię w odniesieniu do konsolidacji i współpracy środowisk akademickich w naszym kraju, a także współpracy z przemysłem, szczególnie w odniesieniu do tych pierwszych lat, gdy w Polsce był jeszcze rodzimy i duży przemysł. Tak sobie pomyślę, 85 rok, 30 lat, o ile byliśmy młodsi wtedy. Ale teraz też jesteśmy młodsi. Młodzi, zwłaszcza pani, przecież nas myślę. Oczywiście przez wiele lat na naszą konferencję przyjeżdżały w większości te same osoby. I gdy patrzę na salę, a także na listę obecności osób akredytowanych, to należy przyjąć, że są to około 80% nazwiska powtarzające się. Te 80% to statystyka profesora Piecucha, który tu jest bardzo dokładny. No niestety czas płynie nieubłaganie i wiele z tych osób, które były tutaj z nami wielokrotnie, odeszło bezpowrotnie na tamtą stronę mocy. Na ostatnich 9 konferencjach, a więc także w 2013 roku, był tutaj z nami zawsze z dużą grupą współpracowników wieloletni dziekan Wydziału Ochrony Środowiska i Regeneracji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a w obecnej już drugiej kadencji prorektor do spraw organizacji karty uczelni profesor Czesław Szatański. Niestety dzisiaj nie będzie go wśród nas. No i niestety już nie będzie, ponieważ zmarł w marcu 2019 roku. Postańmy i uczcimy chwilą ciszy tego wybitnego naukowca oraz dobrego i niezwykle życzliwego ludziom człowieka. Dziękuję bardzo.
Pragnę poprosić tradycyjnie, jak w poprzednich latach, o skierowanie kilku słów do gości naszych konferencji przez panią dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. Jak mi wiadomo, jest to już trzecia kolejna konferencja, w której pani dziekan uczestniczy. Pierwszy raz jako dziekan do spraw nauki, a drugi raz jako dziekan Wydziału. Bardzo proszę panią profesor Wiesławę. Z góry z nowym oprogramowaniem.
i własnej konstrukcji też katedralnej, stanowisku dodanej wytrzymałości, wyzywalnej chwilą pomocy. Posiadamy również trasy do badań betonów wysokiej wytrzymałości, powyżej 50 MPa. Badania skupiają się na również analizie nieniszczącej elementów czy też konstrukcji z betonu bądź konstrukcji metalowych przy wykorzystaniu najnowszej aparatury pomiarowej. Również operatorzy katedry biologii środowiskowej z też nowoczesną aparaturą pomiarową, kolejne stanowisko do badań w tejże katedrze, no i bardzo dobrze wyposażone laboratorium Katedry Gospodarki Odpadami, gdzie na pewno profesor Szymański w kuluarach z przyjemnością o tym swoim laboratorium i nowoczesnej aparaturze opowie i badania, które są tam wykonywane. Kolejne stanowisko do badań Katedry Gospodarki Odpadami, a tu już laboratorium Katedry Techniki Wodno-Mułowej i Mobilizacji Odpadów, które również bardzo intensywnie się rozwija i wzbogaca o aparaturę pomiarową, a Laboratorium Zakładu Technologii Wody i Ścieków i stanowisko badawcze Katedry Sieci i Instalacji Sanitarnych. A tutaj Państwo widzicie jedną z pracowni komputerowych naszego wydziału. Na wydziale mamy trzy takie pracownie, przy czym z uwagi na specyfikę kierunku geodezja i kartografia, kierunek ten ma własne pracownie komputerowe i to jest akurat jedna z tych pracowni, pracownia przyporządkowana katedrze geoinformatyki. Jeżeli chodzi o katedry, zakłady i laboratoria, to kierunek budownictwo stanowi 9 jednostek. Jest to katedra geotechniki, katedra konstrukcji betonowej i technologii betonowych, katedra konstrukcji metalowych, katedra mechaniki budowli, katedra matematyki, katedra budownictwa i materiałów budowlanych, zakład inżynierii komunikacyjnej i dwa wcześniej przeze mnie wspomniane laboratoria. Kierunek inżynieria środowiska stanowią cztery jednostki: katedra gospodarki odpadami, katedra sieci i instalacji sanitarnych, katedra techniki wodno-mułowej i utylizacji odpadów, a także zakład technologii wody i ścieków. Geodezja i kartografia zbudowana jest w sześciu jednostkach: katedra geodezji, katedra geoinformatyki, laboratorium fotogrametrii i teledetekcji, laboratorium geoinformatyki, geodezji i laboratorium informatyczne. Kierunek ochrona środowiska stanowią trzy jednostki samodzielne: katedra biologii środowiskowej, zakład toksykologii i bioanalityki i zakład roślin energetycznych. Na wydziale pracuje 12 profesorów tytularnych i 21 profesorów nadzwyczajnych. Ponadto na wydziale zatrudniamy dwóch docentów, 30 adiunktów, starszych wykładowców ze stopniem doktora jest 23, 7 wykładowców, starszych wykładowców, pozostałych nauczycieli akademickich 26, pracowników technicznych i administracji mamy 39, czyli łącznie na wydziale pracuje 160 osób. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo i inżynieria środowiska. Ponadto złożyliśmy, proszę Państwa, wniosek o uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. I tutaj też chciałabym się jeszcze pochwalić, że pracujemy nad wnioskiem do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego na inżynierii środowiska. Wydział posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku budownictwo, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia. Ponadto Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, gdzie ta akredytacja jest ważna do 2016 roku. Tak jak już wcześniej wspomniałam, kształcimy, proszę Państwa, na czterech kierunkach. Na kierunku budownictwo i inżynieria środowiska są to studia pierwszego, drugiego i trzeciego.
na geodezji i kartografii pierwszego i drugiego stopnia. No jeżeli wniosek zostanie pozytywnie przyjęty, to rozpoczniemy też nabór na studia trzeciego stopnia. Natomiast na ochronie środowiska mamy tylko studia pierwszego stopnia i nie kształcimy na ochronie środowiska studentów niestacjonarnych. Poza tym, no, z uwagi na małą liczbę studentów, kierunek ten powoli ulega wygaszaniu. Jakie mamy specjalności? Na budownictwie, konstrukcji budowlanej i inżynierskiej, to trzodnia w kierunku budownictwo, kolejno budownictwo drogowe i planujemy uruchomić w tym roku technologię i organizację budownictwa, a także budownictwo zrównoważone, oczywiście wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku. Jeżeli chodzi o inżynierię środowiska, to na pierwszym stopniu na studiach niestacjonarnych od tego roku planujemy uruchomić instalacje odnawialne źródeł energii. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia funkcjonuje specjalna sieć i instalacje, technologia wody, ścieków i odpadów i też będziemy chcieli uruchomić trzecią specjalność, systemy i technologie inżynierii i ochrony środowiska. Na studiach drugiego stopnia, studia stacjonarne, ogrzewnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja, studia stacjonarne, niestacjonarne, sieci instalacji sanitarne, technologia wody, ścieków i odpadów. Na kierunku geodezja i kartografia, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia mamy geodezję gospodarczą. Natomiast na ochronie środowiska studia stacjonarne i niestacjonarne, które no nie są uruchomione z uwagi na brak studentów, biogospodarka i zarządzanie środowiskiem. W roku akademickim 2014-2015 studiowało na naszym studiuje, na naszym wydziale 1736 studentów. Największa liczba jest na budownictwie, kolejno geodezja, kartografia, inżynieria środowiska. No i najmniej studentów niestety mamy na ochronie środowiska. W roku akademickim 2013-2014 po szkole średniego roku nie mamy pewnej liczby absolwentów. Nasze nuny uczelni opuściło 451 absolwentów. Prowadzimy również studia podyplomowe. Gospodarka nieruchomościami oraz zapotrzebowanie wody i odprowadzanie ścieków. 3 lata temu, proszę Państwa, powołaliśmy konwent wydziału składający się z przedstawicieli przedsiębiorstw, którzy reprezentują kierunek budownictwo, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia oraz ochrona środowiska. I kończąc swoje wystąpienie, chciałam Państwu pokazać fotografię, w zasadzie widok naszej uczelni z góry. Jest to fotografia, która została wykonana przez własny wydziałowy dron. Także dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo Pani Profesor, Pani Dziekan za zaprezentowanie swojego wydziału. Mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani obejrzeli te przeźrocza pokazujące rzeczywiście ogromne możliwości dorobek wydziału. Szanowni Państwo, od 2007 roku profesor Piecuk przeniósł swą konferencję z Ustronia Morskiego do Darłówka, właśnie tutaj do hotelu Jan, ponieważ warunki lokalowe są tutaj bardzo dobre dla tego typu dużych konferencji. No, począwszy od 2007 roku, a potem przez następne lata, był zawsze zapraszany burmistrz Darłowa jako gospodarz tajowskiej ziemi. No niestety jakoś tak się złożyło, że na naszych konferencjach się jak dotąd nie pokazało. Szkoda, bo takie konferencje są możliwością nawiązania kontaktów, które być może mogą nakręcać koniunkturę tej ziemi. I dlatego w tym roku profesor Piecuk zaprosił w charakterze przedstawiciela ziemi darłowskiej na naszej konferencji posła Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkańca Darłowa, pana magistra Andrzeja Lewandowskiego, byłego wieloletniego burmistrza Darłowa. Pan poseł Lewandowski jest
tutaj dzisiaj z nami, dlatego proszę o kilka słów Pana Apostoła do uczestników konferencji. Proszę bardzo. Polecam, mimo wszystko znaleźć
podziwianie nie tylko walorów krajobrazowych, ale również historycznych. Mamy kilka zabytków w Darłowie, Zamek Książąt Pomorski, Kościół Mariacki i wiele, wiele innych budynków w mieście z 200 lat. Także dziękuję serdecznie za zaproszenie i życzę owocnych. Dziękuję serdecznie panu posłowi za wystąpienie, za skrótowe, co prawda syntetyczne przybliżenie na miejsca, w którym odbywa się konferencja. Mam nadzieję, że po tym wystąpieniu ilość turystów wśród naszych członków konferencji, uczestników konferencji wzrośnie, przynosząc odpowiednie korzyści dla siebie i dla miasta. Proszę Państwa, w związku ze śmiercią profesora Czesława Szafrańskiego bardzo serdecznie proszę dyrektora Instytutu Melioracji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pana profesora Jerzego Wykowskiego, o kilka słów, a więc przypomnienie sylwetki profesora Czesława Szafrańskiego. Bardzo proszę, panie profesorze. Cierpliwym i rzetelnym naukowcem, a szczególnie interesował się badaniami praktycznymi,
najważniejsze osiągnięcia dorobku naukowego profesora Czesława Szafrańskiego można wymienić także zaprojektowanie i wykonanie budowy w kraju poletek spłynowych i prowadzenie pełnej nadzór stosowanych powierzchni pod powierzchniami na terenach powiatów rzeźbionych oraz opracowanie oryginalnego w skali kraju modelu symulacyjnego pozwalającego na prognozowanie wpływu sieci generacji i zabiegów aglomeracyjnych na położenie wód gruntowych i stanu wodnych. Szeroko zaplanowane i zrealizowane przez zespoły kierowane przez profesora Czesława Szafrańskiego badania wykazały także korzystny wpływ zabiegów rekultywacyjnych na gospodarkę wodną rekultywowanych rolniczych komórniczych oraz istotny wpływ leśnych zbiorników wodnych i bagien na gospodarkę wodną lasu. Profesor Czesław Szafrański był bardzo cennym i uznanym nauczycielem akademickim. Prowadził wykłady z podstaw melioracji, melioracji odwadniających, aglomeracji, melioracji terenów bardzo rzeźbionych. Był kierownikiem specjalizacji kształtowania środowiska rolniczego i prowadził seminaria dyplomowe dla studentów realizujących prace magisterskie na tej specjalizacji. Dyplomował 60 magistrów. Bez wątpienia mogę stwierdzić, że profesor Czesław Szafrański jest twórcą swojej szkoły naukowej, szkoły profesora Czesława Szafrańskiego. Świadczą o tym liczne i wartościowe prace naukowe, ale przede wszystkim uczniowie. 5 doktorów, z których 4 zajmuje dzisiaj samodzielne stanowiska naukowe, a także bardzo liczne grono inżynierów i magistrów, którzy decydują o kształtowaniu środowiska w Wielkopolsce i nie tylko. To właśnie ta grupa naukowa stanowi o najcenniejszym elemencie jego dorobku naukowego. Za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne profesor Czesław Szafrański został oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej. Dla nas, pracowników z Instytutu Melioracji Kształtowania Środowiska i Geodezji, profesor Czesław Szafrański był przede wszystkim wymagający, odpowiedzialny i życzliwy przełożony. Był niezwykle koleżeński, serdeczny i uczynny wobec podwładnych oraz kolegów. Był wielkim przyjacielem studentów i pracowników naukowych, a przy tym skromnym i wrażliwym na ludzkie sprawy człowiekiem. Większość z nas, pracowników Instytutu, która osiągnęła określoną pozycję w środowisku naukowym, zawdzięcza to nie tylko przedmiotom swojego charakteru i własnej pracowitości, ale także temu, że na swojej drodze życiowej spotkali takich ludzi jak profesor Czesław Szafrański. To właśnie też dzięki pasji profesora, zaangażowaniu do cierpliwości, inteligencji, a nade wszystko pracy, zawdzięczamy postęp i osiągnięcia, którymi szczyci się Instytut Wiedzy. Mieliśmy wielki zaszczyt i honor należeć do grona jego współpracowników, co zawsze z dumą będziemy podkreślić. Pozwólcie Państwo na osobistą dygresję. Miałem zaszczyt znać profesora 35 lat. Od 2 lat od momentu utworzenia Instytutu, pomimo też obowiązków asystencji dyrektora do spraw dydaktyki. Od wielu lat z silną grupą przyjeżdżaliśmy na konferencję pana profesora Tadeusza Kęcucha, który sobie niezwykle cenił. Byliśmy też długo dla lat temu. Dzisiaj podczas porannego spaceru przyszły wspomnienia. Pożegnałem się już symbolicznie z profesorem. Usunąłem jego telefon z swojego telefonu komórkowego. Cześć jego pamięci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi Jerzemu Bykuckiemu za przybliżenie sylwetki profesora Czesława Szafrańskiego. No, można powiedzieć, że szkoda, że tak wcześnie odszedł z naszego grona. Proszę Państwa, mieścimy się prawie w czasie poświęconego na sesję inauguracyjną. Teraz jeszcze kilka komunikatów, które są Tadeusz Kęcuch, chciałby Państwu przekazać. Szanowni Państwo, zawsze zdarzy się tak, że w ostatniej chwili ktoś nie dojeżdża, nie przyjeżdża. O czym świadczą wizytówki na stołach i puste miejsca? To jest to, że do końca, do dzisiaj nie wiedzieliśmy, że dana osoba nie dotrze, a może jeszcze dotrze w terminie późniejszym, akredytowanych jest
tylko 176, tylko 176 uczestników, a w latach ubiegłych 2, 4, 6, 8 i tak dalej, tych uczestników było około 300, w ostatnich latach powyżej 300. No ale sytuacja nauki polskiej jest taka, jaka jest, o czym zresztą mówi w wywiadzie pan profesor Lucjan Nowowski, nasz stały gość, i państwo przeczytacie w miesięczniku Pomorze. Są też wywiady przewodniczącej naszego Komitetu Wyżej Środowiska, pani profesor Czesławy Rosi-Tuleckiej, no i wywiad pana profesora Nowoszyckiego, który jest dyrektorem Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zachęcam. A teraz komunikaty już takie ważne. Otóż nie dojechała pani profesor Wiat z Politechniki Białostockiej, dlatego bardzo proszę panią profesor Iwonę Skoczko, także z Politechniki Białostockiej, z tego samego Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, o poprowadzenie tej sesji. Patrzę na salę, pani profesor, o jest, bardzo bym prosił. Równocześnie nie dojechał pan profesor Krzemieński, także dziekan naszego Wydziału Kierunkowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, i dlatego bardzo bym prosił panią profesor Barbarę Uriasz-Misiak z Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest pani profesor, tak, bardzo proszę o poprowadzenie tej sesji. Ponadto, proszę państwa, mam komunikat pani przewodniczącej Komitetu Wyżej Środowiska Polskiej Akademii Nauk, pani profesor Rosi-Tuleckiej, która tutaj jest, oczywiście, jak zawsze była z 12 na 11 konferencja, tylko raz opuściła. Tak. Pani profesor Rosi-Tulecka zaprasza członków Komitetu Wyżej Środowiska Polskiej Akademii Nauk na jutro, na godzinę 14, czyli jak gdyby w trakcie drugiej godziny obiadu, do tej sali restauracyjnej obok stołówki, podobnie jak dwa lata temu, na krótkie posiedzenie Komitetu Inżynierii Środowiska, państwo znacie skrót KIŚ. Ale pani profesor, pani przewodnicząca zaprasza również obecnych na konferencji dziekanów naszych wydziałów kierunkowych, dziekanów. A jeżeli nie ma dziekanów, a takie sytuacje są, jest kilku prodziekanów, dlatego bardzo serdecznie zapraszam również aktualnych prodziekanów kierunkowych, to znaczy wydziałów, które prowadzą kierunki środowiska, a są to pani prodziekan profesor Lidia Dąbrowska z Politechniki Częstochowskiej, pani prodziekan profesor Alicja Siuta-Olcha z Politechniki Lubelskiej i pani prodziekan profesor Katarzyna Kilkantowicz z Politechniki Białostockiej. Jutro na godzinę 14 oczywiście proszę, żeby w tej sytuacji na obiad pójść troszkę wcześniej, na 13. Tyle komunikatów. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Jak zawsze podziwiałem fenomenalną pamięć Tadeusza, a zwłaszcza jego pamięć do statystyki. Mnie też przez dwa lata dwie konferencje wypominał, że na jednej konferencji, pamiętacie, zamiast na konferencję pojechałem do Indii. I potem, jak się go zapytałem, czy jak miałby taką okazję pojechać do Indii na konferencję, gdzie by pojechał, powiedział, że na konferencję. No nie jestem do końca przekonany, ale nie wykluczone, że tak by było. Proszę państwa, na tym kończymy naszą sesję inauguracyjną. Teraz ogłaszam przerwę na kawę i bardzo proszę o przyjście na pierwszą sesję w tej sali tutaj za 10 minut. Dziękuję wszystkim za przybycie.